Virago, przyjechaliśmy z Białej na Yamaha Virago 750, mamy ją od 2 lat, także na razie sprawuje się dobrze, bez zarzutów. Pogoda nie dopisała, wiadomo, no ale myślę, że będzie dobrze. Tych motocykli całkiem sporo, trzeba przyznać, nagrywałem około 6 minut tego przejazdu całego peletonu. No jest ich dość sporo, nie? Chociaż jakby była pogoda słoneczna, tak wiadomo, słońce i trochę więcej w tym, nie? W plusie to byłoby nas więcej, ale i tak jak na taką pogodę, także jest źle. Także. Po trasie motocykliści dołączali, czy wszyscy bezpośrednio z Białej? Gdzieś tam szczegółowo, tak, ale przeważnie to wszyscy z Białej, msza była w Białej, także wszyscy, cały konwój jechał tutaj do Lutetowa z Białej. Pan czym przyjechał dzisiaj? Indian Scout, nazywam się Józef Owczarek i... Fajnie, bo tak można oderwać się od codzienności i po prostu wyjechać. Takie pasje są wspaniałe, po prostu jeździć. Te drogi są, to wszystko zależy od nas, po jakich drogach jeździmy. Byliśmy w Bełchatowie i teraz przylecieliśmy tu. Tu jest lepiej. Nie, tu jest lepsza organizacja. Tu praktycznie to nic się nie działo. Czekaliśmy i czekaliśmy. W końcu nie jedziemy dalej. A tutaj wspaniała organizacja. No, według mnie wypaliło bardzo dobrze. Wszystko zgodnie poszło, tylko pogoda może nie taka, jaką byśmy sobie życzyli. Bo miało być niby słonecznie, a w tej chwili no, nie jest za ciepło. Nie? Drodzy Państwo, cieszcie się, że nie leje, bo to już w ogóle by nic nie było. Właśnie o to chodzi. No, dziękujemy za to, że nie pada, no ale gdyby było słońce, byłoby na pewno jeszcze lepsze wydarzenie. Nie? Mamy tutaj jakieś takie cacka dzisiaj na zlocie. Uważa Pan, że są fajne egzemplarze niektóre? No mi się wydaje, że tak, chociaż bywają na innych zlotach jeszcze ładniejsze, nie? I lepsze. Tutaj Państwo, para z Bełchatowa przyjechała, mówiła, że tam też jakiś zlot jest, ale że tutaj w Lututowie zdecydowanie lepiej. No być może, no można powiedzieć, że no nie jest jeszcze źle, bywało gorzej, nie? Pana to Suzuki? Te są obydwa moje. Proszę troszeczkę opowiedzieć, bo to jedne z ładniejszych tutaj motocykli na miejscu dzisiaj. No, mi się wydaje, że tak, bo jest taki dosyć ładnie ubrany i jeden i drugi sprawdzają się bardzo dobrze. Nie mam żadnych zarzutów co do tych motocykli.
kiedy się spotkałem w pierwszych rozmowach z panem Andrzejem Jastrząbkiem z grupy Biała, troszeczkę tak ostrożnie podchodziłem, dlatego że no, trzeba było to wszystko logistycznie przygotować. Przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo tutaj mieszkańców, uczestników. Przy pomocy tutaj druhów strażaków, policji ten temat żeśmy ogarnęli i myślę, że wspaniała impreza, godna lututowskiego rynku, mnóstwo przybyłych osób, mieszkańców, ale to, co robi wrażenie, wspaniałe motocykle, które będziemy oceniać i ten najpiękniejszy będzie nagrodzony pucharem właśnie ufundowanym przeze mnie, przez burmistrza Lututowa. Panie burmistrzu, przez około 6 minut oglądaliśmy bez przerwy ten przejazd, tak więc jak na Lututów czy region to sporo. Tak, zresztą w zapowiedziach było, że około 500 motocykli pojawi się tutaj na rynku w Lututowie i myślę, że tutaj niewiele żeśmy się pomylili. No i rzecz wspaniała, ja rozmawiam tu z mieszkańcami, są zachwyceni, że taką imprezę udało się przyciągnąć do Lututowa i ten 15 sezon rozpocząć właśnie tu na rynku w Lututowie. Pierwszy raz organizujemy taką imprezę, było bodajże 2 lata temu tutaj od strony Straży Pożarnej OSP Lututów, pani Kasi Bak, była też podobna impreza, ona była wtedy na Wojtusia, jak z tego co pamiętam, charytatywna impreza. Tym razem no, wzięliśmy jeszcze raz takie rozpoczęcie sezonu tych motocyklistów dzięki współpracy właśnie z grupą motocyklową z Białej, z grupą motocyklową Sokolnik. Będzie zakończenie też nie u nas, w Sokolnika, w naszej sąsiedniej gminie, ale takżeśmy tutaj połączyli nasze wspólnie siły i, no i zorganizowaliśmy to. No cieszymy się, bo jak widzimy jest frekwencja, no przede wszystkim patrzymy na niebo, mamy nadzieję, że nie będzie padało. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w dzisiejszą uroczystość, wszystkim strażom pożarnym z gminy Lututów, oczywiście Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie, również Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, wszystkim pracownikom, ponieważ no wiadomo, bez współpracy, bez zaangażowania wszystkich nie byłoby tej imprezy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, co przyłożyli swoją cegiełkę do naszej imprezy. I rozdzielamy się przy muzyce country do udziału w konkursach, o których już mówiłem, na najładniejszy motocykl dzisiejszego zlotu, na najgłośniejszy wehikuł stalowy dzisiejszej imprezy, uczestnika, który przybył do Lututowa z najdalszej od Lututowa miejscowości. Również konkurs na najstarszy motocykl, jaki zawitał do Lututowa i gości na święcie. Są to już, jak to się mówi, wehikuły okazałe wiekowo, ale sprawne,
za sprawą dbałości i umiejętności konserwacyjnych jego właścicieli.